Jeżeli chcecie kupić tanie końce przez PST, serdecznie Was zapraszam do FIFA Shop. Jeżeli podacie hasło Kamyk, to dostaniecie 5% końców więcej. Polecam. Siemanko, z tej strony Kamyk i witam Was w pierwszym meczu w pierwszej lidze, jeżeli chodzi o sezony. Dzisiaj gramy sobie Realem Madryt, ściszę to tylko sobie. Nie będę znowu słyszał przeciwnika, mam nadzieję, że nie będzie słuchał niczego złego. No i co? Realem dzisiaj zagramy, pierwsza liga przed nami, wystarczy nam 7 zwycięstw, 2 remisy chyba i wtedy mamy na pewno tytuł ligi właśnie pierwszej. No ale 7 zwycięstw pierw trzeba zrobić. Znaleziono przeciwnika, miejmy nadzieję, że te 7 zwycięstw będzie na naszym koncie. Jakbyśmy zaczęli od porażki, to już byłoby tragicznie, dlatego nie można. Znaleziono przeciwnika, ale chyba nas nie połączy. Tak jest, oczywiście. Wyszukujemy kolejnego przeciwnika z tą samą gwiazdką i tak dalej. Jeszcze Casillas jest w Realu, więc go wykorzystuję oczywiście. Teraz znaleziono przeciwnika i czy nas przeniesie? Halo, halo? O, jest, przeniesie. Dobra. Postaram się zagrać na 100% ten mecz, jak zresztą znaczy w tej serii zwykle staram się na 100% zagrać, ale teraz postaram się skupić tak, żeby przeciwnik wyszedł. Zobaczymy, czy uda mi się w jakimkolwiek meczu w pierwszej lidze zrage-quitować przeciwnika. To by było coś, to by było, naprawdę spoko. Czekajcie, niżej troszkę dam kamerkę, bo chyba jest za wysoko. Teraz już powinno być lepiej. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Realem będę grał w większość meczy, pewnie Bayernem i Barceloną, może Chelsea. Zobaczymy. Zobaczymy. Ważne, żeby te mecze po prostu były na poziomie. No i gramy przeciwko Bayernowi. Muszę grać bardzo uważnie w obronie. Nie po prostu nie popełniać jakichś głupich błędów. O właśnie takich. No mówiłem o tym, ale Schweinsteiger to już powinien człowieku być w tym. W United, tak jak zresztą Casillas Porto. Ale dobra, ładnie trzeba klepać, powoli, spokojnie te akcje, żeby... O, ja już górna piłka szła do Ronaldo, dobra, Marcelo przejmie, okej, góra do Marcelo i teraz do Ronaldo. Aj, Ronaldo, nie uciekaj od piłki, nie uciekaj od piłki, nie rób mi tego, nienawidzę jak ucieka koleś od piłki, nie mogę za bardzo nic z tym zrobić, tutaj dobrze chciał koleś mi przeczytać, widać, że ma pojęcie o grze, ale dobra, z takimi też się da wygrywać, Benzema do tyłu do Ronaldo. Okej, Ronaldo schodzi do środka. Faul? Nie, nie było? No dobra. To dziwne, bo mi się wydawało, że był. No i właśnie, gram za bardzo do przodu, za bardzo chcę odebrać piłkę za szybko. I to może mnie zgubić. Ale zobaczymy jeszcze. Do Benzemy i oddanie do Bale'a. Okej, spokojnie Bale. Dobra, do skrzydła. Do środka, tu by mógł się ktoś pojawić w sumie. Ojejku, nie było faulu po raz kolejny. No... Wow, że tak powiem. Dlaczego tak się dzieje brzydko? Nie chcę sędzia wygwizdać fauli. No to dobra, no to będzie trzeba zagrać odważniej. Dobra, spokojnie, Benzema. Okej, i do Bale'a. I Bale strzela. Niewiele zabrakło. Pierwsza dogodna sytuacja, ależ tam się bramkarz... No, w sumie to nie ma co się dziwić, ale ładnie spróbował to obronić i oczywiście obronił. Teraz Pepe, nie Pepe, o mój Boże, gol. Nie wykorzystamy sytuacji, się mszczą i to jest właśnie to, dlaczego ja w ogóle gram tragicznie w obronie ostatnio. Nie wiem, czy to z przejedzenia FIFA czy coś, ale gram tragedię w obronie, kompletną masakrę. Kiedyś na początku tej FIFA to po prostu nie dało się mnie przejść, a teraz zobaczcie, co Pepe i Sergio Ramosem zrobiły, to po prostu wstyd, to 10 ligi się nie tyczy w ogóle. No ale dobra, pierwsza bramka, przegrywamy 1-0 i tutaj raczej rage quitu nie zrobię przeciwnikowi, bo prędzej ja rage quituję niż przeciwnik. Nie, w sezonach nie będzie rage quita, jednego. Okej, do góry, Benzema, okej, spokojnie. Bardziej teraz tą stronę wykorzystuję, próbuję przynajmniej wykorzystywać niż w stronę Ronaldo, ale może to dobrze. Może później będzie bardziej tamta strona przydatna. Teraz podanie do Benzemy. O, Benzema, kurde, czemu ty tak przyjąłeś? W ogóle miałem coś innego z nim zrobić zamiar, ale... Ach, dobra, spokojnie, przejmujemy Bale ładnie. Jeszcze raz do Benzemy. No okej, jest James.
James, tak jest, to jest 1-1. Bardzo ładnie James został uruchomiony przez Toniego Krosa chyba. Bardzo ładnym podaniem. Ronaldo nawet, myślałem, że do Ronaldo to pójdzie w ogóle, ale ładnie. Nie, to Benzema uruchomił właśnie Jamesa, no i lewa noga 1-1, więc szybko odrobione straty, bardzo fajnie, że tak sobie poradziliśmy. Ojejku, właśnie co? Czy ja jestem niepoważny? Co ja robię do cholery, no? Przecież to, jestem zły na samego siebie po prostu, że gram takie gówno w obronie. No po prostu to się nie da tak grać. Pierwszą ligę my chcemy wygrać, tak? Co ja robię tym Ramosem? Co ten Pepe w ogóle zrobił? No po prostu niepoważny jestem, jeżeli tak chcę grać, no co to ma, no w ogóle, wow, jestem zły na siebie po tym, co zrobiłem, co ja gram w tej serio, nie wiem, dlaczego, jak już przestawiła mi się gra w obronie na super chujowa, jest super defensywna czy coś, super chujowa, okej, wyjazd. Dobrze, góra do Ronaldo. Dawaj Ronaldo, weź trochę przyspiesz, dobrze. Okej. Dobrze. Ajajajajaj, nie wiedziałem w sumie, co chcę zrobić. Czy już do końca Ronaldo iść, czy może podać do Bale'a. Dobrze, dobra obrona. Teraz była dobra obrona. Nie poszedłem obrońcą swoim. O, chociaż koleś też broni niesamowicie, no nie wiem. Tak jakby grał na starej obronie, nie? Oho, a teraz Lewandowski sobie mija po prostu Ramosa. Strzela. What? What the fuck? Ale to było zamieszanie tam. Pepe chyba tutaj uratował dupę dupą, czy czymkolwiek. Tak, plecami. No dobra, nieźle. Aj, to będzie ciężki mecz, jeżeli będę grał dalej taką... Pierwsza liga fajna była, ale druga też jest fajna. La 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 la. Belacie. Co mogę zrobić, żeby nie grać takiego gówna? Muszę klepać coś bardziej. Ale koleś gra też, no fenomenalnie gra w tej obronie. Okej. Okay. Tak jest, dobra, 2-3. No... Benzemą w końcu coś potrafi. Widać, że koleś też spanikował teraz w obronie. Jedna ruletka, później już widzicie, kontrola piłki tylko tu, mijanka, jeszcze Ronaldo mi odsunął Benatię, jest 2-3. Co za mecz. Mam nadzieję, że jeszcze tutaj teraz spokojnie trzeba się cofnąć. Mam nadzieję, że w 16 nie będzie tego, że jednym graczem będzie można na początku. Zwłaszcza, nie wiem dlaczego właśnie to się dzieje, że na początku po wznowieniu gry można przejść wszystkich, a później już te, ciężko to zrobić. Ale po wznowieniu gry od razu nie wiem, czy w ogóle żeby tej pomocy od razu jednym trikiem jakby nie dało się przejść, to też by było spoko, gdyby tak zrobili. Dobrze, teraz Ronaldo. Ajajaj, trik za późno zrobiłem. Moja wina. Okej, ekstra. I teraz mamy troszeczkę przewagi. No tylko chyba, że Benzema będzie biegł jak głupek. Wow. Dobrze. Gdyby podał na dół, to bym już był po mnie. Dobrze. Nie tak chciałem to rozegrać. No, ale... I teraz piękne odebranie do Benzemy. Dobrze, Ronaldo, przyjmij. Cudownie. Ronaldo, 3-3. Ekstra, tak jest. Odrobione straty, 3-3. Ronaldo łapie za cycuszki i lecimy dalej. Ach, już się bałem, że będzie po spotkaniu. A tutaj ładnie Ronaldo między dwóch przebił się. No i takie strzały, gdy bramkarz wychodzi, schodzicie leciutko na jedną bądź drugą stronę i strzelacie. Takie strzały wchodzą. To już wyczułem w tej FIFA. Ciekawe, jakie będą wchodziły w kolejnej, bo w każdej FIFA coś jest takiego. No jeszcze jest oczywiście omijanie bramkarzy tutaj, ale to już przy więcej, większej przewadze. Przeciwnik teraz strasznie, niesłabo gra w obronie, ale widać panikę troszeczkę u niego. O mój Boże, la. Okej. Benzema,
Benzema. Ależ odbił obrońca. Gdyby nie to, prawdopodobnie wygrywałbym już 4-3 jeszcze w pierwszej połowie. Kto by o tym pomyślał jeszcze chwilę temu? Teraz główka. Nie, wybicie i akurat do Lewandowskiego. Ale myślę, że tu sobie poradzą z lewym. Carvajal i Lewandowski. Carvajal i Lewandowski. Dobrze. Odepchać lewego. O to chodzi. Jeszcze jedną sytuację może będę miał. Nie, nie, koniec. 3-3 w pierwszej połowie. Dobrze odrobiłem. Szkoda tej ostatniej sytuacji. No, wyrównane bardzo spotkanie. Wszystkie akcje trzeba wykorzystywać, jeżeli chce się wygrać to spotkanie w pierwszej lidze. No, ale wysoki poziom jak na pierwszą ligę. Ogólnie widać, że koleś zasługuje na tą pierwszą ligę. Nie jest to, nie wiem, z przypadku. No i co? Ciekawe spotkanie, mam nadzieję. Takie bardzo edukujące dla was. No, nie wiem, ale mega ciekawe spotkanie. Okej, ładnie, Benzema. Aj, już podawał, już widzieliście, pasek się ładował. Szkoda. No i teraz, spalony chyba. Czy nie było? Był. Tak, też myślałem. 3-3. Teraz długa piła do Bale'a. Ekstra. Już dałem na pełen pasek, to ten pasek się w ogóle nie wyglądało, jakby na pełnym pasku było. Okej, teraz ładnie do Ronaldo. Jakby z Kupternem to zrobił, myślę, żeby weszło lepiej. Dobrze, Marcelo bardzo ładnie przejął. Ładnie. Co? Nie będę się tego komentował nawet. Nie będę tego komentował, tego podania, które było pod nogi samego mojego podawacza, że tak powiem. O Boże. Ach, nie tu chciałem. Oj, dobra, lecimy. Oj. No nie! Przestrzelił! Ale co, jak Pepe się zachował? No, denerwuje mnie to strasznie. Kurde, no Pepe w ogóle nic, zero. No reaction, kurde. No, fatalne zachowanie Pepe. Dobra, teraz zachowanie przez środek. Pięknie. Odegranie piły. Jeszcze do Bale'a. I Bale, wykończysz to. Tak jest, 4-3. Kapitalna akcja w moim wykonaniu. No, w końcu. Dobrze, teraz on nie wykorzystał sytuacji i to się zemściło. To podanie dziwne było, ale ważne, że przeszło. I Bale strzela na 4-3. Wygrywamy 3 punkty. Byliśmy tak daleko od tych 3 punktów. Czy chcesz 3 punktów? Wow, to naprawdę obrona na początku to jest po prostu, ja nie wiem. Mam nadzieję, że to usprawnią w 16. Powinni sobie to mieć gdzieś tam ptaszek koło tego. Usprawnić początek spotkania. Okej. Przejmiesz to, ekstra, do góry, do Bale'a. Bale, proszę cię, prostym podaniem oddajesz piłkę. I wtedy wszyscy są zadowoleni. Nie było spalonego. Był spalony, ale już Sergio Ramos tam ratował sytuację. 64 minuta, do Bale'a niech to idzie. Aha, tylko że Bale podszedł bliżej niż chciałem, no ale dobra. Dobre przejęcie i do Bale'a. Ale Alaba tam przejął. Ajajajajaj. Znowu wychodzę obroną. Lewy. Nie. Po prostu. Fuck. Odbiło się od mojego. Rykoszet, dlatego wpadło. Tak to z lewej raczej nie pociągnął tak dobrze. Fuck. No cóż, trzeba będzie znowu postarać się i strzelić bramkę. Ale niewiele zabrakło. Jeszcze przyjęcie. Jeszcze jest szansa. Faul? Nie? Nie było faulu. Nie wszedł tak w obrońcę. No, sędzia mi przeszkodził. No, rzecz w cholerę jasną. Ile można? Dobrze. Modric pięknie. I do przodu. Jest ekstra. Dobra, jeszcze. Ronaldo. Faulowany nie był. Ach, Ronaldo też coś mnie zawodzi w tym spotkaniu. W ogóle nie wiem, dlaczego się wymienił pozycją z Benzemą. Mimo, że nie kazałem. Nic takiego nie powiedziałem.
żeby się zamienili pozycjami, ale okej, niech tak będzie. Może to i lepiej, bo Ronaldo nie był wykorzystywany przez większość spotkania. Więc kto wie. Dobra. Jazda. Jaha, gwiazda, moja piła. Moja. 15 minut na strzelenie bramki i nie stracenie żadnej. Wow, ten ślizg był naprawdę niezły i fartowny zarazem. A to podanie było chujowe. Czemu oni w ogóle podają piętą jakimś, jak ja im nie każę, no. Okej, Benzema teraz. No, Benzema na dwa razy? Ty głupku! Ale też Neuer, no to była ta akcja i teraz kontra przeciwnik pokaże, że niewykorzystane sytuacje się mszczą. Chyba, że jeszcze Ronaldo. Dobrze. Ajajaj, to w sumie miało iść do Ronaldo, ale też widzę. Na cały pasek dam, to blisko poda, dam leciutko, to na cały pasek poda. A idź w cholerę. Ale podanie teraz, ojojoj. Takie typu, what the fuck. Dobrze, niedobrze. Przejmuję piłkę, ale nie przejmuję piłki. Dobra, na dół. Nie poda na dół. Okej, teraz tu jest. Dobra, kontra. Modric, lecisz z kontrą. Jeszcze góra. Nie, no podaj mocniej, tam wszyscy z przodu są. Oh, fuck. Jeszcze raz. Dobrze, i teraz na dół. Ronaldo, przejmij. O Boże, te podania, ja nie wiem skąd oni biorą. Czy to jest Real Madryt, czy to jest, kurde. Teraz, strzał, gol. 87 minuta, Modric strzela. Te podania i po prostu niesamowite. Dobra, tutaj myślał, że podam do Bale'a, a tu taki ząg. Bardzo dobrze. Trzeba było zmylić przeciwnika. Teraz, no i zobaczcie, ja nie mogę ich kontrolować. No to jest niesamowite. Dobrze, wyjazd. Dobrze, i Ronaldo, ciśniesz do końca. Do końca. Brawo, Ronaldo. Brawo, CR7. Brawo, CR7. Aj, już liczyłem na strzał Cristiano. 4 minuty doliczone. Mocna dzida do Robena. Aj, tam właśnie tego ziomka trzeba. O nie, podał. Z jakim cudem podał tutaj? Będzie schodził do środka. Wiedziałem, że będzie schodził do środka. Kurwa, wiedziałem, że będzie schodził do środka. Dlaczego? No przecież czekałem tym zobaczcie, wiedziałem, że będzie schodził do środka, już powiedziałem to zanim to się stało w ogóle. Kurwa, jak ja nienawidzę tej gry, nie można zrobić tego, czego się chce. Boże, no nie wierzę w to, no. Chcę zrobić coś i nie można. Wow, gdzie on podał ten Benzema, no po prostu nie. Po prostu nie. Mhm, piętą podawajcie, dobrze, brawo panowie. Pięta to najlepsze podanie, jakie możecie zrobić w życiu. Nie wierzę w to. Po prostu nie wierzę w to. Nie wierzę w ten remis. Powiedziałem wcześniej przy tym bramce na 5-5, że koleś zejdzie do środka, zanim w ogóle koleś zszedł do środka. Chciałem tak zrobić. Padem robiłem wszystko, żeby to zapobiec temu. Nie dało się. Nienawidzę tej gry. Ale przynajmniej ciekawy mecz mieliście, 10 bramek to jest masakra, no ale cóż. Cóż, że ze Szwecji, nie da się po prostu czasami robić tego, czego się chce. Remis jest ważny, bo jeżeli jeszcze raz remisujemy, to później te 7 wygranych i w ogóle. Statystyki jakie były, widzieliście, no mnóstwo sytuacji po jednej i po drugiej stronie, 5-5, więc on miał 5 celnych strzałów, 5 bramek, ja 7 celnych strzałów, 5 bramek. To jest bardzo dobry rating, że tak powiem. Dobra, to było na tyle. Fuck my life.